Sołtysi i przewodniczący komitetów osiedlowych z terenu gminy Kozienice zebrali się w czwartek, 17 marca na comiesięcznej naradzie roboczej. Spotkanie w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego poprowadził sekretarz Stanisław Siderski. Na wstępie złożył wszystkim sołtysom życzenia z okazji Dnia Sołtysa, który przypadał 11 marca. Zgromadzeni zostali poinformowani o możliwości modernizacji gospodarstw rolnych ze środków Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Obecna na spotkaniu Anna Figurska zaprosiła wszystkich na szkolenie z tego zakresu, które w tej samej sali odbędzie się w poniedziałek 4 kwietnia o godzinie 10. Kolejnym punktem zebrania były zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z ustawą, która weszła w życie z początkiem roku, w każdym powiecie miały powstać takie punkty. W gminie Kozienice funkcjonuje on w miejsko-gminnym ośrodku pomocy społecznej. O zakresie świadczonych porad prawnych i o tym, komu będą one udzielane, mówiła Kinga Krok. Sołtysi i przewodniczący komitetów zostali także poproszeni o wypełnienie krótkich ankiet przez przedstawicielki PKS-u Kozienice. Wśród 6 pytań były m.in. te o ocenę punktualności autokarów czy dopasowanie rozkładu jazdy i częstotliwości kursów do potrzeb pasażerów. Ostatnim punktem narady były wolne wnioski. Dyskutowano m.in. o problemie wolno biegających, lecz niebezpańskich psów w Łuczynowie oraz o zainstalowaniu progów zwalniających na ulicy spacerowej w tejże miejscowości. Sołtys Rzeczywołu poruszył kwestię wynagrodzeń dla sołtysów. Jak zaznaczył, od kilku lat nie były one podwyższane, a w tym czasie znacznie wzrósł zakres obowiązków. Obecna na zebraniu zastępca burmistrza Małgorzata Bebelska zapewniła, że prowadzone są rozmowy w tej sprawie. Przewodniczący Komitetu nr 1 pytał, kiedy rozpoczną się naprawy ubytków nawierzchni na drogach gminnych. Burmistrz poinformowała, że prace prowadzone będą zgodnie z harmonogramem i rozpoczną się tuż po świętach. Poruszono także dużo spraw i tematów, o których mowa była na dopiero co zakończonych zebraniach komitetów osiedlowych. Na zakończenie spotkania wiceburmistrz Małgorzata Bebelska złożyła wszystkim zgromadzonym życzenia świąteczne. W naradzie uczestniczyli także Andrzej Wołos, przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego w Radzie Miejskiej, Teresa Starzyńska, dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie Miejskim oraz przedstawiciele kozienickiej policji.